naszą uroczystość. Kwiaty pod tablicą poimieniającą wielkiego polskiego męża stanu, twórcy obozu narodowego, składa przewodniczący Warszawskiego Komitetu Obchodów Roku Polskiego Henryk Klata. Jeżeli są jeszcze wśród nas więcej wiązanki, bardzo proszę o ich złożenie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Henryka Klata. Jak co roku spotykamy się tutaj w Archikatedrze Warszawskiej w kolejną rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. W pierwszą rocznicę śmierci Romana Dmowskiego modlić się będziemy za duszę świętej pamięci Romana Dmowskiego. Oddajemy mu hołd za jego dzieło, za jego pracę oraz składamy kwiaty pod tablicą położoną tutaj celem uhonorowania tego wielkiego Polaka. W dniu dzisiejszym nie możemy nie wrócić do minionego roku, w którym ogłoszony został Rokiem Dmowskiego. W tym to roku minęła 150. rocznica jego urodzin oraz 75. rocznica jego śmierci. Wiele środowisk narodowych wykorzystało miniony rok